Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Rudzie Śląskiej, w pewnym bardzo ciekawym miejscu. A to jesteśmy na zwiedzaniu oraz wyprzedaży rzeczy, które są już niepotrzebne, więc zobaczymy tutaj. My tu mamy, jesteśmy w zabytkowym domu. Jest wyprzedaż. Jest wyprzedaż tutaj i mamy tutaj taką piękną maselnicę. Ona jest naprawdę przepiękna. Bolesławca. Jest Bolesławca. No, więc ją na pewno bierzemy. 30 zł sobie pani wyceniła, więc przykarniamy bez dwóch zdań. Tak. Piękna jest. Co my tu jeszcze mamy? Ty to duża prudniczanka. Prudniczanka. No bo tutaj za 50 też, no. Że możemy wykazać jakąś wiedzą nie? Tutaj świecznik, najprawdopodobniej Łysa Góra. Też jest za 30. A ty masz co? Chociaż? Mhm. Głodny jest. Piękne. To byśmy musiały zapytać. Mhm. Ona się tutaj nie mieści. To jest naprawdę dużo. Jest piękne. Okej, tam sobie tutaj na bok od razu. Co mamy się tutaj? Tu jest małe. Nie, ale masz blisko auto. Świecznik mi się tutaj. Stara kamienica. Trochę no, pokazywałaś go. Pokazywałam go przed chwilą. Sorry. To jest chyba do zestawu. Tak. Gazonik. No. Tak mi się wydaje, ale człowiek też może być też jakieś takie podobne, nie? Nie wiem, nie jestem pewna, szczerze mówiąc. Tutaj napiska. To taka też trochę majolika, taka trochę. Nie wiem, czy dalej. Nie wiem. Chyba nie. No. A ja znam tu takich. Takich. Musiałam widzów, którzy nam zaraz zjedzą. Okay. O, majaczek. Czarny. O niego też możesz w sumie podpytać. Angelika. Mhm. Tylko pewnie nie działa. Tak, to. Ten wazon tu, to miejsce tu. No. Tu. Piękne. Garnek. Wielkie. Persona. To jakieś dziwne coś. To krzesło. Kuwerek. Co tu masz? Spółdzielnia inwalidów biała. Nie umiem czytać. Może to się uda? Nie. Tak lampa, ale wiem, są obtygowane ten spód ma. Ciekawe. Ciekawe. Krzesełka. Stare drzwi. Jakiś gaz. O. Gerlaszek. No ale łyżka dla kotów. O. Ja się śmieję, no bo to akurat ten wzór. Łyżka dla kotów. Tu jest ciemno. Gerlach, jest gerlach. Ale jest cały specjalny. Muszę wziąć jego tego łyżka dla kotów. Tu jest ten gerlach. Ten wzór. To trzeba było powybierać. To wazonik to nie jakiś tarnowiec? Nie. Chyba nie, co? Nie. Nie, bo to nawet nie szkło. A to jest za lekkie. To jest zdecydowanie za lekkie. Ale ciężkie jak diabli. No. O, piękne. Tu są papirusy. I takie wiele. O! Papirus. Kula. To są te tułowice, nie? A to jest Pruszków. Nostalgia. Albo coś w tym stylu. Tylko, że tu jest uszczerbiony niestety.
Tu? A nie wiem, wyżej? Wyżej chyba. Nie wiem. Są książki. Są książki. Proszę nie otwierać. No książki są na przykład. Książki. To nic nie ma. To chyba też nic nie ma. Co na strych jeszcze chcesz zobaczyć? No. Widać niestety bajki. Okej, zobaczmy. Może któreś będą ciekawe. Chyba niestety nie. Takie bardzo zwykłe. Jakaś tajemnicza skrzynia. Okej, bardzo tajemnicza skrzynia. To taka taka bułka jest. Nie, aż tak bardzo współczesna, na pewno nie. No i co? Film działało. Zepsułaś. O, my się. Niemiecki jeszcze. To mi się nazywają skarby. No. Czy drogę na tym? Na tym będę tu? Jest to ciekawe. Powiem ci. Całe wyposażenie. To jest trzecie. Plecak. Wygląda na mało używany w sumie. No. To widzę lepiej, nie? Sama pudełka. Który to jest rok? Nie dowiemy się chyba. Coś powinno pisać. Mam. Martel 1990. 90. Wygląda trochę na starsza, ale może to takie wylekłe. Kilometrowy. O! Matko. No, ciężki. To jest wiekowa. Tu niestety nie ma światła. No, tego by jeszcze brakowało, żeby się zawalił. Pozwól, że już tam nie wejdę, bo... Chyba, że masz coś fajnego. Trochę ta podłoga taka... O, matku. O.
A jednak dzień dobry. Jednak przylazłam na to ukrywanie. Potem jak umrę, to są książki. O! A niestety tu było słonięte. A piesek? Co? To chyba go widzieliśmy, nie? Chyba nie. Jak go chcesz, to sobie go weź. Czajnik tu elektryczny. Zaściągnięty jest to mocno. Jeszcze jedno. Zestawik. No. Ja już jestem cała spocona. To jest gorzej niż w saunie. Jeszcze nigdy nie było na takim strychu. Tutaj też, ale takie mocno. Mocno. Klejone. Mocno ciągnięte. Co to są za elementy te czarne? Co to jest tak właściwie? Ciężko stwierdzić. Takie czarne. Stare gazety. Tu jeszcze jest takie jedno pomieszczenie. Co tu masz? Obraz? Ładny. Czy to się ludzie nie załóż, mi się podoba? No i dość jest ładne, no. O, paga. Dojechałyśmy już do domu z naszymi skarbami. I co? Od czego zaczynamy? Wiecie, jestem szokowana, bo tak, bo tutaj wszystko jest bardzo mocno brudne. Okej, okay, to zaczynamy. Maselnica. Pierwsza piękna maselnica z Bolesławca. Wiadomo, do umycia. Gdzieś tu widziałam jakiś mikrouszczerbek. To chyba drugie szło do tego. O, tu coś jest. Takie. Nie wiem, czy to nawet będzie widać. Widać. Aczkolwiek tak, powiem ci... Nie wiem, czy to nie jest ten. No jeśli już, to tutaj jest mikrouszczerbek. No, to tak. Ale poza tym to jest Bolesławiec, handmade, Polska. Jest bardzo ładna. Jest naprawdę przecudna. Co to może jest za sygnatura, z której... Bolesławiec ogólnie taki ma. Aż tak się nie zna na Bolesławcach. Nauczyłam się tylko, że taki panuszek to jest Bolesławiec. Jak znajdziemy, to dopiszemy. No. No. Jest mega ciężka. Ale przepiękny ma ten wzór. No ona dużą kostkę ma. Tak wielka. Do dłoni to. Dobrze, odłóżmy tam troszkę dalej, może o. Tak, tutaj też już nasza amforka pana Fedorowicza. A to jest bardzo duży wazon. Tu ma jakąś ryskę? Nie. Tu ma jakieś fabryce. Czekaj. Włosy twoje zasłaniają. O, jest chociaż porcelit. Bardzo ładny. Może nim trochę pokręcić, bo wziąć to do góry, to jest... No, z każdej strony tak są. O, może tak, tam z daleka. No ma lekko pół metra. Lekko ma pół metra. Okej, że zobaczymy od góry. Piękne złocenie ma tutaj. Ja ci współczuję, ty go myć. Nie wiem, ja. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Dobra, i chyba najciekawsza rzecz. Tak, to jest hit. To jest hit. Może dam przybliżenie też troszeczkę. O. Więc mamy starą apteczkę, jak widać bardzo starą, jak widać bardzo tutaj do wyczyszczenia. Takimi pięknymi tych haczykami. No. A w niej? Jeszcze nie wiem, co tam w niej, bo nie otwierałyśmy. Nie no, wstęp nie otwierałyśmy. Otwierałyśmy, ale nie przeglądałyśmy dokładnie. Dokładnie.
Są fiolki jakieś, nie? Dlatego te rękawiczki, no bo to jednak nie wiadomo co to. Chwilę to ponosiłam ją całe czerne. Ale to nie o to chodzi, że brudne. Mety. Fakcie jakiś ten. Nie wiem. No. I też całe ręce już czarne od razu. Dobra. I jak ktoś już tutaj coś widzi niespotykanego, to mów nastawiać, ale pierwsze co, to zwróciło mi w oczy. Ja się boję, że to delikatnie. To proszę bardzo. Musimy dokładnie sprawdzić, czy to są takie typowe dla ludności, no jak widać niemieckie i na który był rok. Tu są bardzo ciekawe napisy niemieckie. Jak ktoś tutaj mniej więcej, ciężko nam to czytać w sumie. Gebraus. Dobra, to próbujemy znaleźć. Delikatnie. Delikatnie, to stare. Tutaj Verbandpacken. Sebody Z100. Bandaż, ok. Tutaj też jest wszystko po niemiecku i gdzieś tutaj była data na tym wszystkim. Dwa są takie pakunki. Ok, pokaż. Tak. O. To jest, a więcej. Maska. No to chyba taka współczesna, nie? Trochę boję, nie wiem co to. Tutaj też tak. Verbandpacken. Tak samo. Tu? A to jest trochę. Aha, to było takie jasne. To było takie jasne, tak. Taka ciekawostka. Tak samo też. A ten już chyba jest nowszy, ten, czy nie? Nie, może i nie. Tampon PG. Tampon gazowy, ok. Gazowy. Otwórz proszę. Tampon, po prostu tak. Ok. Rozerwane częściowo i zakładam, że to jest to samo, co tu jest. Takie coś i w środku. No kreska na kolekcjonera typowo, nie? Gazik. Jest i kluczyk, widzę. Jest kluczyk do skrzynki. Tak. Jest hit. Super. No. Tutaj jest co innego. Odwróć. Naprzód. O. I to jest to. 1943. Tak jest. Im. Daubteke, Frigemach. 100%. 1943 rok. Sanitaria jakieś. Wiesbaden, Fabriken. Chyba rok. Tak, to co jak by to było innego? No tak, wiesz co, tak, też bym tak stawiała, że to może być to mniej więcej. Jak ktoś się bardziej zna, prosimy o informację, będziemy to pewnie sprawdzać, ale ciężko jakiekolwiek informacje znaleźć. Ok, obróć. Oj, tutaj mądre rzeczy są napisane. No na pewno. No. Bantów. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy? Tu jest chyba ta gaza, tu jest ta maska. Co to jest? Pusta trójkątna? Szczera? Dawaj. Możemy jakieś odnoszenia albo coś? Sprawdzimy, co to jest, no. Chociaż może ja to w masce powinnam otwierać. Najwyżej, jak będziecie wiedzieli, że nie odpowiadam na komentarze, to znaczy... Chusta, no. Jest chusta, no. Jeszcze zerknę, czy coś tutaj jeszcze jest. Tutaj też jeszcze jest jakaś gaza. No ale to są najciekawsze. To jest opakowanie od tej chusty. O nie, czekaj. No to jest jakieś opakowanie. To jest opakowanie, no. Strzelałam, że to od dwie chusty. Ciekawe. A mój też nie. Nie. Może na te probówki? Dobrze. Co to jest? Ja bym stawiała na te probówki może tutaj, żeby wsadzić. Bo tu masz takie wąskie, a długie, nie? No. Myślę, że to było oryginalne? Jakieś probówki? Nie, to jest za długie. Może do tych mniejszych. Nie wiem, co to jest. Ja sam znam jakieś próbówki, czy coś, takie szybkie ten. Ale nie ma też żadnego oznaczenia. Ale widać, że ma swoje lata.
Także jak są to specjaliści od tego typu, to prosimy o powiedzenie, czy to faktycznie są mniej więcej lata wojenne, czy powojenne, czy to tutaj to już wiek. Co tak właściwie z tym mamy? Chusta przykład. Tak, to i bandaże, i gazy umiemy rozpoznać, tak. Ja się właśnie przed sekundą śmiałam, bo tutaj właśnie już są na takie zaczaski, tutaj te haczyki, ale śmiałam się, a czekaj, czy działa. Teraz się tworzymy. Może tak, no, właśnie się przekręcało. Czekaj. A mój też nie. Nie, chyba coś nie tak. Chyba coś nie tak, chyba tam jak podobno. Ale wiesz, czego kluczyk jest. Trzeba będzie wodę przyknąć. Dobra, pobawię się tym, że poza kadrem. O! O! Ale wiesz, to ja bym się nie ryzykowała jakoś się tak. No dobra, nie chcę tu łamać, ale... Coś tam działa, tylko trzeba będzie to przeczyścić, no. Dobra, i tutaj cyk, zamknięcie. Czy na takie haczyki właśnie... No, ale to samo pudełko robi. Pudełko robi mega robotę, no. No, widać. To są, to są chyba po naszych... No i jak tylko to dotknąłam, to miałam czarne palce. No. A, zapomniałeś mi jeszcze próbówki spakować. Stuletni brud, myślisz? Może stuletni nie, ale... ale jest, no. No to jest normalne, jak to przeleżało gdzieś na jakimś strychu, jakimś szafie, nie wiadomo ile, no to jest całkowicie normalne, że ma prawo to przecież być brudne, no nie oszukujmy się. Ale sama skrzydeczka jest w stanie bardzo dobrym ogólnie, według mnie. Tutaj jeszcze ten krzyż próbuj czepnąć. Nie. No, tutaj te bułki widać, że dużo lepiej stanie. Tutaj też po światło widać. A tutaj ten przód najgorzej. No, już mamy mniej więcej, jest ogarnięta. Jeszcze ją na chwilę Ewel otworzy, sadzimy te szkło. Zapomnieliśmy o tym w sumie. Ja nie wiem, czy to było oryginalne. Co było oryginalne? Te haczyki? Nie, te próbówki. Nie mam żadnego pojęcia. Nie wydaje mi się. Ja to, to było gdzieś w pudle, jeszcze na pudle, jeszcze jakieś coś było na to postawione i tak mówię. A pełno było takich dziwnych właśnie, różnych dziwnych rzeczy. Jakoś to przykuło moją uwagę. Ja patrzę do środka, a tam właśnie jakieś takie, takie dziwne, dziwne rzeczy, nie? Dobra. To co? Jeszcze jedna rzecz pokażemy, tak naprawdę. Nie wiem, to myślę, że sobie zostawimy, jakbyśmy chciały jakiś wypad taki wziąć, bo mamy niby plecak taki jeden górski, ale ten jest dużo, dużo, dużo większy. Nie wiem, tak naprawdę chciałyśmy. Anu się uda, tylko miałem miejsce może tu. Jest do mycia, jest mocno skurzone, teraz dopiero świetle widać. Coś tu pisze. Nieprzemakalny. Nieprzemakalni. Tak, nieprzemakalni. Widać, ciekawe, widać, że fajny materiał jest na pewno. Tutaj coś ma. Bugs, Rack, Space Quality System, jakiś kier. Że materiał jest w porządku, że jest to porządnie wykonane. Jeśli tam mniej więcej, o, tak, tu taka niska wisi i tak dalej. Bardzo wygodne poduszki tutaj widzę na plecy. O. Tutaj to wietrzyć potrzeba. No i jest faktycznie nieprzemakalny. Więc na jakiś wypad taki. Jakieś metki w środku i odnaczenia? Nie. Nie widać. To tylko tu. To co, z tym się kojarzy? Tym się kojarzy trochę z takim jakby, na, no, no jak namiot. To taki sam materiał. Jak te stare takie namioty są. To trzeba by było wyszukać kier, co to jest. No. Jakaś firma. Obrać go jeszcze, jak możesz? To wszystko nie jest, nie jest sparciało. No, wszystko nic, nic. No. Pasy. Tak też i tu mięciutko. Tu jest mięciutko i tu są jeszcze pasy, więc... Widać, że ma swoje lata? Widać, że ma swoje lata, ale faktycznie wykonanie jego jest wow. Więc może nam fajnie poskurzyć. Nie, to się będzie nie jest, co ma kamerę. A tutaj to się było na pół dobytku. No. Pudopy tylko tutaj można schować, tak mi się wydaje. Tak się tutaj przy kier.
Wtedy świry. No, a więc za całość, czyli plecak, ten zielony, to jest zielony, prawda? Tak. Zielony wazon, masalniczka do Polesławca, to nie. I apteczka z wyposażeniem wyszło po 150 zł za wszystko. 150 zł. Więc uważam, że cena naprawdę w porządku. Tak. No. Więc co, wyczyścimy, sprawdzamy ten plecak, robimy dla Was film i do kolejnego w takim razie.